Like, subskrypcja oraz komentarz, żeby wziąć udział w giveawayu, jak co odcineczek tutaj kiedyś było. Także wpadajcie śmiało tutaj, dodatkowo dla wpłacających też Deonoirka i Neon Rider do zgarnięcia. Im więcej wpłacasz, tym lepiej. Oczywiście trzeba wpłacić z kodzikiem Mikey, czyli dodatkowe 10% do wpłaty, bądź też właśnie 2.10% na sam start do grania, dodatkowo też wiadomo, daily case do otworzenia i tak dalej. A ja z racji, że dzisiaj jestem bez kamery, bo tutaj pożyczyłem lustrzaneczkę. Na fotki to po prostu dzisiaj bez, ale ten konkurs myślę, że wam to zrehabilituje i zobaczmy, jak nam dzisiaj odda materiałek. Jak dzisiaj będzie na odcinku, czy będzie profit, czy będzie średniawka. Mhm, dobra, pach 366 zł na sam start, na razy 4 na zwykłym. I zobaczmy właśnie, czy taka batelka nam odda. Tutaj pierwszy pach, drugi pach, trzeci pach. No i mamy i samu Emilii oraz Aleksa Wszyscy w zasięgu, ale zobaczymy, jak to odda. Na razie, tak w sumie, bardzo równo te pierwsze, nie ma co ukrywać. Nie ma tutaj żadnego, kogoś, kto diametralnie odskoczy i w zasadzie się to nie zmienia. To jest kwestia 10 zł, tak mniej więcej. No teraz trochę gorzej, chociaż nie. W zasadzie dalej jesteśmy na etapie no, 15 zł, między najlepszym a najgorszym. Teraz się trochę to zmieni, bo no, Emili dostał Whiteout USP i on jest mocarny. On jest naprawdę mocarny. Że Emily chyba to zwycięża, niezależnie od tego, co nam teraz dropnie, chociaż zależy od stanu, nie, jakby to był jakiś minimalware. To można by myśleć, można by czarować, tak? No niestety. Niestety nie jest to coś, co mnie zadowala, ale idziemy dalej. Idziemy dalej, przejdźmy do seteczki aktualnie. Trzy razy case'ik, w którym aktualnie. Przygrywam. Dwa itemy trochę lepsze. Wpadły na konto oponentów. No i teraz na pewno, na pewno już dużo lepiej wpadło na konto A W zasadzie dostaje wszystko co on, nie? Tylko ten stan zaważył, nie? Że jakbym ja dostał w tym lepszym stanie, to by było na pewno lepiej. No ale dobra, pach. Może tak, może tak. Może tego do plera też rapkrydujemy. Zrobimy trzy takie i jedno takie. Na razy trzy. Wiecie co? Jak się bawić, to się bawić. Tutaj raczej mi nich nie dojdzie, więc jeden, drugi bocik. No i zobaczmy, czy będzie tutaj magia jakaś. No pierwszy, całkiem okej, okay, zależy od stanów. O, w ogóle Road lepszy, jeżeli chodzi o ceny, także ciekawie. Ciekawie, na razie mi nie daje w ogóle, jeżeli chodzi o skiny w tym odcineczku, chociaż teraz powinno się to troszeczkę zmienić, chociaż patrzcie, dalej przegrywam, ale jest bardzo mała różnica. Więc, że tak powiem, nadzieja na zwycięstwo jest. Tylko czy ta nadzieja pojawi się w postaci kosy, na przykład, bo to jednak 4%. Czy może w tej ostatniej skrzynce uda się wyczarować coś fajnego. Dawaj, please, kosa. Dawaj koskę. Kosa teraz, ja jestem szczęśliwy. Jest kosa, ale nie dla mnie. 600 zł. No tu musiałoby coś wypaść mega, a rosło musiałoby wypaść nic. A tak się niestety nie stanie. Tak się niestety nie stanie, więc... Kolejny raz, niestety nie podołałem wyzwaniu, więc może chyba czas na sweet case'y Sweet case'y, zobaczmy no, Dobra, w battle'ach to bardziej chyba będzie oddawało Także sweet case'y do możliwego poziomu tutaj, pach, 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 pach Razy trzy, w trybie normalnym no, Zobaczymy czy się uda Cztery takie skrzyneczki są, więc raz, dwa no, i oby mi oddało, oby mi oddało, bo szczerze, że nam szczerze, bardzo zawiedziony, jeżeli teraz przegram 700 zł u Alexa. I to jeszcze nie na podkręconej skrzynce, tylko na tej zwyczajnej. 300, 400. No, Daję spoko, tylko żeby ten Alex nie dostał właśnie tego. No ale jest dobrze, tylko to jest 220 zł. Mamy to, chyba widzowie, zależy od stanu. Mamy to. Uch, 3000 Ponad jest git, czyli w sumie odrobione straty i od razu wchodzimy do komornika na 600 ziko, żeby może akurat ta batelka była taka magiczna, żeby odrobić straty i jeszcze wyjść na prowadzenie. No pierwsza oddała, druga nie oddała. Oj, to będzie dobry stan. 300 zł. Tutaj też dobrze dla niego, ale 200 mi dało, więc w sumie trochę odrobione. I to nawet nie, no, że... Dobra, to jest chyba GG Masterpiece to jest jednak MK, która kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Ok, no z tego już raczej nie odrobię. Ile? Ja myślałem, że ta przewaga to jest na poziomie z 300 zł, a tutaj się okazało, że ta przewaga to jest ponad dwa razy więcej. Dobra, to może ten skoro mi oddaje ta skrzynia Sweetcase, to może zrobimy 3 tak i 3 tak. Wiecie, jak nie siądzie, to że tak powiem trudno. Jak siądzie, będziemy raczej bardzo zadowoleni. Więc po trzy. Trzy takie, trzy takie. Let's go! Emily oraz Adrian. No, będzie ciekawie. Będzie ciekawie, ale jak się żegnać, że tak powiem, z odcinkiem, to albo z fajnym profitem, albo niestety z porażką. No, i to jest dobry skin dla mnie. To kosztuje 500. Więc klasa światowa. To jest 500. Pierwsze dla mnie. Pierwszy taki rare itemek. I drugi też dosyć drogi. Wpada na moje konto. No i zostały trzy ulepszone rzeczy i dostanę dobrze, prawdopodobnie. Czy stał ten Golden Coin nie odrobi? Jest przewaga całkiem przyzwoita. Żeby teraz tylko w tej ostatniej nie dało. Żeby tylko w tej ostatniej nie dało komuś czegoś, nie wiem, za 1000 ziko. Ile? Ale by był profit. A niestety, jak mówiliśmy, nie ma tego. Także trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się na kolejnym odcinku. Siemano.